Przecież w tylko w Michałowie kilka tych fabryk było i młodzież w tych fabrykach pracowała. I dużo było takiej młodzieży, która pracowała, to miały powyżej 18 lat, mieli prawdopodobnie, no tak, ale nie mieli szkoły siedmioklasowej skończonej. Otóż i były popołudniowe szkoły, znaczy w Michałowie była nauka szkoły powszechnej, popołudniowej po pracy, po 16. Dla tej młodzieży właśnie pracującej. I moja mama i ojciec uczyli, nie tylko moja mama i ojciec, uczył Ciesiuk ten zabordowany, prawda, ten skrabek zabordowany, też pani Bielecka, która była osobą samotną, nauczycielka. Wiem to wszystko od rodziców, ale wie pan, jak już miałem 10-12 lat, to już to ani obowiązek, ani głód wiedzy, tylko skoro oni pracowali, I była możliwość, państwo polskie dało taką możliwość, żeby te szkoły po południu były, prawda? I oni chodzili do tych szkół. W tej młodzieży pracującej w wieku tych 17, 19, 20, tam 20 lat było bardzo duży procent młodzieży skomunizowanej. Oni mieli bibułę, czyli stamtąd ze wschodu przysyłano i w tych kręgach robotniczych, bo właśnie do nauczycieli to nie docierało. Do powiedzmy takiego wójta czy komendanta policji to nie docierało. Do nauczycieli nie, ale do tej młodzieży, która w fabrykach pracowała i do tych prawdopodobnie ludzi też pracujących w fabrykach, nie tylko młodzieży, ta bibuła docierała i tam w tej bibule wiadomo co było propaganda. I ta młodzież zasypowała tych nauczycieli, którzy uczyli, gradem pytań, żeby odpowiedzieć, że dlaczego w Polsce jest bezrobocie, dlaczego jest biedak, tak w skrócie mówię, a tam jest w Związku Radzieckim jest super, kobiety mają super, mają żłobki, przedszkola, mają 8-godzinne pracy, wszystko maksa i do entej potęgi, prawda, co jak tam dobrze, jak tam zasiłki, co jak tam, jak się 8-godzinne pracy, no same dobro to tam, a tu wszystko, a tu było źle, no była bieda, była małe zarobki, bezrobocie było, tam nie ma bezrobocia, tam, i oni to mieli z bibuły, i oni w to wierzyli. I wobec tego zadawali setki pytań nauczycielom, ty właśnie przynajmniej mojej matce, bo to ona mi powiedziała po wojnie troszkę mówi. Ja to wiem po wojnie, że już jako miałem przecież, byłem dorosły, to wszystko się dowiedziałem o tym, a przed wojną tego nie wiedziałem. I mama mówi bardzo, odpowiadała no to co na te różne te argumenty, no ale wiadomo, nigdy nie mogła przekonać dlaczego, no bo przecież taka dobroć tam płynęła z tych informacji, które oni mieli, oni w to wierzyli. Po wojnie, tu na ulicy Staszyca w Białymstoku, przyszedł pan Szejnoga się nazywał. Uczeń, ten, który pracował w fabryce, nie wiem, no i on był też jednym z tych, którzy tych pytań setki zadawali, jak to tam dobrze, a tu źle, dlaczego u nas tak źle, i żeby na tych lekcjach, powiedzmy, w tej szkole, która była, żeby oni te 7 klas skończyli, żeby mieli świadectwo 7 klasy, żeby powiedzmy, jak to się mówi, no to wtedy był taki, jak po wojnie, matura. I on w 1941 roku, jak tutaj z tym wiosną, jak go wzięli, jak dupę dostał, tam posiedział, już po tego. I to był chyba, bo my, tak, w 1946, to może był w 1948, może się, nie wiem w którym roku, tu w Białymstoku, po wojnie przyszedł do mojej mamy, jak moja mama mówi, po rękach całował, przepraszał ją za to, co on powiedział, co naobrażał pani, co krwi napsuł, co tyle powiedzmy, właśnie przed wojną, on jeden przyszedł, ale i wiem jego nazwisko, bo mama mi już powiedziała się po wojnie, powiedzmy, prawda. Jak oni byli otumanieni, to bibuło, prawda, z tym, bo potem się, no, na sobie to, że tak powiem, wie pan, on sobie to odczuł, tę dobroć. Dosłownie przyszedł matkę przepraszać za to, co on tych wstrętów tyle naczynił, powiedzmy, w okresie przedwojennym, prawda.